Zdjęcia publikowane na jednym z portali społecznościowych jednoznacznie sugerują, że oferowany produkt, czyli Suwalska Karta Transportowa, dotyczy komunikacji miejskiej w stolicy Suwalszczyzny. Oferta kusząca. Za 9,50 można nabyć kartę, dzięki której rzekomo jeździć przez pół roku miejskimi autobusami za darmo. Ten post już zniknął, ale według informacji miejskich urzędników było to zwykłe oszustwo. O takiej faktycznej ofercie nikt w ratuszu nie ma jakiejkolwiek wiedzy. Według informacji zawartej na profilu można tu także doładować miejską SKM-kę i kupić jednorazowe bilety uprawniające do przejazdów miejscową komunikacją miejską. To też nie jest prawdą. Na profilu komunikaty PGK mogące dla mniej dociekliwych internautów uwiarygodnić ofertę, ale też zdjęcie MPK-ów łudząco podobnych do tych znanych z suwalskich ulic. Tyle, że ich tablice wskazują, że to pojazdy pochodzące z Tychów. Dostępny jest też adres internetowej witryny, której lepiej nie odwiedzać i numer telefonu, pod który lepiej nie dzwonić. To ewidentne oszustwo. Jak informuje miejscowy samorząd, podjęto już działania mające ukrócić proceder.